A tydzień tutaj, który był, żeśmy się zmagali. Bo jakby całe piekło, nie tam z piekło, no nie całe piekło, no ale takie, żeby ksiądz teraz przed zesłaniem Ducha Świętego, czy kiedy to tam było, myślał, że w Warszawie jest jakiś José Rodrigo, jedź tam, bo tam święcenia są. I ten jeszcze, ten oficer prowadzący, który dwie wiadomości księdzu wysyła, jedź tam, prosiłem księdza, potem pilne, niech ksiądz jedzie, a potem w końcu od razu głowę skula i żal. Dlaczego tak prawdopodobnie robi? No bo piekło dalej chce mieć swoich ambasadorów, więc wiesz, jakby zagrał za ostro ze mną, nie będę go słuchał, wyłączę go po prostu. Niech do mnie nie mówi. No to schyla głowę, żeby dalej mógł tak, że José za rok może przyjeździć. Niech sobie przyjeżdża. Niech sobie przyjeżdża. W każdym razie tu się dzieją różne rzeczy i teraz proszę zobaczyć, dla czcigodnych wiernych rzeczy się dzieją tak, jak się dzieją. Patrzycie na siebie. Wszyscy tu jesteśmy, którzyśmy wczoraj idąc myśleli, że tu będziemy. Podjęliśmy wczoraj post ścisły. Pani z tego tytułu nie chciała iść na pielgrzymkę, bo skoro taką stanowię zawadę, że za mnie pościsły podejmują, to ja w pielgrzymce niegodna jestem iść. Tak myślimy tutaj. Ale owoc postu ścisłego jest. Pan jest. Z jakim sercem? Z takim, jakim jest. Z takim się idzie do kościoła, ale znak jest. Znak jest. Oczywiście on się domaga pewnego sprawiedliwości, dlatego, że na ten moment ja rzeczy rozumiem, a czcigodni wierni nie. Ale jeżeli za sprawą słowa księdza i za sprawą posługi Bóg czyni wielkie rzeczy, przemienia serce, to Bóg to jest, to Boże Słowo jest, a nie ludzkie. Człowiek nie ma mocy przekształcić serca drugiego. Bóg ma. Człowiekiem się posługuje. Człowiek ma obowiązek Słowo Boże dawać, kapłan. Ale moc jest z Boga, nie od księdza. Jeżeli kruszy się ludzkie serce, jeżeli człowiek idzie do spowiedzi i uznaje swój grzech, to ty możesz dalej myśleć. Diabeł ci będzie podpowiadać. O, to fałszywa spowiedź. To agent 007 jeszcze z wykrzyknikami. Ale tak prawda nie jest. Człowiek ma możliwość przed Bogiem nie kłamać. I dzieją się tu tajemnice. Od tu, czyli myślę w posługiwaniu, było na Wronieckiej, dzisiaj w Baranowie. Od poznawania, odzyskiwania Bożych słów, tego właśnie Bożego, jesteś mój, aleś w życiu nie zauważył, że droga, którą idziesz, nie jest drogą, która zaprowadzi cię do Boga. A ukłamujesz się. Nowa religia tak ma. Nowa, posoborowa religia prowadzi ludzi do piekła z napisem niebo. I do tego przed tym stoją anioły, stwory, które wyglądają jak anioły. I każdemu się kłaniają, mówi, wy tam i w niebie. A ty tam wchodzisz, jak się cieszę. Po czym zamykają drzwi, jest to nie to miejsce. To piec ognisty jest. Więc w tym miejscu ja na swoim życiu to widzę. Udowodni mi, że jest inaczej. Nie udowodnisz, nie masz szans. Że dzieją się cuda związane z chowaniem słów. A w miejscu, jakim jest w tej chwili tutaj kościół, w katakumbach, w kaplicy domowej w Baranowie, od poznawania Bożych słów. Tego tyś jest mój. I to jest droga, nazwałbym to bólów, ale bólów nie śmierci, tylko rodzenia. Nie rodziłem nigdy, bo ja chłop. Ale tak, a siostry zapytam, a bolało to choć trochę? Bolało, a no właśnie. Ale troje dzieci jest. Mamy bym też zapytał, a to już mama mówiła. O bóle rodzenia są inne niż bóle śmierci. Nowy człowiek jest. A ten, który urodził, powiększony jest. Ta, która urodziła, rodzice, serce się powiększyło.
Do tej pory byli zdolni kochać siebie. Ja ciebie kocham, ty mnie kochasz, a teraz ja kocham ciebie, a jeszcze bardziej kocham tego, którego z ciebie mam.